Cześć, tu Michał. Na początku swojej drogi, czy też przygody do zostania DJ-em, napotkałem wiele takich, można powiedzieć, nie wiem, opinii, zdań, które z biegiem czasu, czy też z perspektywy minionych lat, bardziej to postrzegam jako mity i one duże prawdopodobieństwo, nie mówię, że może ci się też tak przytrafić, ale jeśli w tym momencie chcesz zostać DJ-em, to może się tak przytrafić właśnie, że napotkasz się z takimi opiniami, zdaniami w tym temacie odnośnie profesji DJ-a. Także zacznijmy od początku. Żeby zostać DJ-em, to trzeba mieć słuch, trzeba mieć umiejętności, trzeba potrafić miksować muzykę. No i owszem, gdy chciałem zostać DJ-em w wieku gimnazjalnym, były to tam lata gdzieś 2004-2006, no to, czyli tam moje początki, no to wtedy być może to jeszcze było dosyć na czasie, ale z biegiem czasu, czyli jesteśmy teraz na erze, czy też na takim czasie, że są kontrolery DJ-skie, czy też kontroler MIDI. No i teraz, żeby zostać DJ-em, nie musisz potrafić dosłownie nic, no bo ten kontroler może zrobić za ciebie wszystko. Jest taka magiczna funkcja jak sync, czyli automatyczna synchronizacja bitów. Program komputerowy może za ciebie zmiksować tą muzykę, czyli ty nie musisz tak naprawdę mieć żadnego słuchu, nie musisz potrafić miksować muzyki, a możesz DJ-em być. I z moich obserwacji wynika, że mało kto zwraca uwagę, co ty tam robisz za tą konsoletą. Bez znaczenia, czy to będziesz DJ-em w klubie, czy ty będziesz DJ-em mobilnym, prowadzić imprezy okolicznościowe. 1 na 100 osób jest kumata w tym temacie i zapuszcza żurawia do konsoli, patrzy, jaki masz backup, a cała pozostała większość, czyli te 99 osób, nie ma kompletnie pojęcia, co ty tam robisz i ty możesz tam może tak naprawdę automat za ciebie miksować muzykę i nikt nawet nie zwróci uwagi. Drugi temat, czy też drugi mit to jest, że żeby zostać DJ-em, to trzeba być bogatym, trzeba mieć pieniądze, bo sprzęt kosztuje. No i to jest prawda, owszem, sprzęt kosztuje, żeby kupić jeszcze renomowanej marki, dobrej klasy sprzęt, to trzeba zapłacić. Ale na początku swojej drogi, jeśli chcesz zostać DJ-em, jesteś goły i wesoły, nie potrzebujesz wcale tak naprawdę dużo pieniędzy, bo kontrolery, chociażby MIDI, już są na tyle powszechne, znaczy mam na myśli cenowo, że do 1000 zł możesz już sobie kupić taki podstawowy, który ci w zupełności wystarczy na samym początku, żeby nauczyć się miksować muzykę, żeby obsługiwać imprezy jakiegokolwiek formatu, także to już nie potrzeba tak naprawdę wiele pieniędzy jak kiedyś chociażby, a nawet mało tego, jeśli chcesz stworzyć na ten moment, że jeszcze nie jesteś DJ-em, a chcesz stworzyć jakiś set na konkurs, na przykład DJ-ski, albo do jakiegoś klubu, jakąś promówkę nagrać i wysłać, to ty na ten moment nie musisz mieć sprzętu, bo jeśli nie będziesz potrzebował nagrać wideomiksa, czyli będziesz potrzebował nagrać samą ścieżkę audio, to ty to możesz zrobić na programie komputerowym do miksowania muzyki. Tak jak ja tworzyłem swoje pierwsze sety, chociażby i wysyłałem je do radia, tworzyłem je w programie Virtual DJ. Dzisiaj tych programów jest całe mnóstwo, nie musisz akurat w wirtualu się posługiwać, ale bierzesz pierwszy, lepszy program do miksowania muzyki i w nim również możesz nagrać swój set. Także to jest tylko mitem, że musisz mieć pieniądze, żeby zostać DJ-em. Nie potrzebujesz w ogóle sprzętu nawet na ten moment, jeśli chcesz zostać DJ-em. Owszem, jeśli chcesz zostać profesjonalnym DJ-em, to tych pieniędzy potrzebujesz później z biegiem czasu, żeby się dosprzętowić, żeby sobie coś tam kupić lepszego. Trzeci, powiedzmy, taki mit, który w mojej ocenie, w ocenie mojego otoczenia, gdy chciałem zostać DJ-em, się pojawiał, to że w dużych klubach dużo płacą. I jeśli będziesz rezydentem w jakimś klubie w dużym mieście, to nie licz tam na jakieś duże pensje, bo tam są no bez szału. Na paliwo i na obiad ci wystarczy z tej pensji, ale tam większe pieniądze są na bokach, czyli z tak zwanych pozdrowień. Czyli nie nastawiaj się, że jak trafisz do dużego klubu lub jak patrzysz na DJ-a, który gra w dużym klubie, no to on musi dużo zarabiać, bo ten klub jest duży, bo on jest, wiesz, pewnie bogaci, tam są właściciele i dużo płacą. Wcale nie. Tam są stawki normalne, w dużym mieście możesz dostać taką samą stawkę, jak i w mniejszym mieście. Nie ma znaczenia, w jakim to jest klubie, stawki są podobne, ale tak jak mówię, duże miasto, duży klub oznacza to, czy też jakaś renomowana marka, oznacza to, że przyciąga dużo ludzi. Dużo ludzi jest równoznaczne z tym, że możesz liczyć na jakieś boki tak zwane, czyli za pozdrowienia, za jakieś dedykacje, pieniądze takie ekstra i to niekiedy te boki są wiele, wiele większe niż twoja, powiedzmy, pensja za noc. Czwarty mit, DJ gra to, co lubi. Też tak myślałem na początku. Nie mówię, że nikt nie gra to, co lubi, czyli nie puszcza muzyki swojej ulubionej, ale bardzo ciężko jest znaleźć się w takim, powiedzmy, otoczeniu, czy też na takiego kalibru imprezach, żeby całą imprezę grać to, co kochasz.
bo zakładam, że na pewno masz jakiś gatunek muzyczny, który uwielbiasz i który mógłbyś słuchać dniami, nocami, który kochasz, no tylko że mało jest miejsc, środowisk, lokali, społeczności, w których mógłbyś tam grać, czy też występować, miksować muzykę. Nie mówię, że takich nie ma, bo są prestiżowe festiwale, eventy, są kluby, w których grają być może twoją ulubioną muzykę, ale zauważ, że tam jest, no, jest mało takich lokali, a jest dużo DJ, czyli powiedzmy, że 2 na 10 miksuje, prezentuje muzykę taką, jaką lubi, jaką kocha, a pozostałych 8 niestety lub też stety gra pod publikę muzykę komercyjną, taką, żeby ludzie się bawili. Lokale, gdzie są różne parkiety ze zróżnicowanymi klimatami, to tam, no jeśli są 3 czy 5 parkietów, to tam nie każdy DJ, który jest na danej sali, akurat tą muzykę kocha, lubi, tylko po prostu ją tam gra. Z tego tytułu, że ten parkiet jest powiedzmy takim gatunku tematycznym, a nie innym, albo znalazł się w tym momencie w takim klubie. Znam wielu chłopaków, którzy właśnie tak zaczynali i nie mówię to, że oni tam się męczyli. Oni po prostu weszli na przykład do klubu, na salę powiedzmy jakąś tam lata minione, 80., 90., chociaż tej muzyki nie trawią, nie znają, bo to są młode chłopaki po 20 lat, to skąd oni mają, wiesz, wiedzieć, jakie były w tamtych czasach muzykę, aczkolwiek po prostu tam są w tym lokalu, prezentują tą muzykę, jaką trzeba na potrzeby tego, powiedzmy, parkietu, ale w momencie, gdy na sali na przykład klubowej, bo to jest ich marzeniem, żeby tam się znaleźć, zwolni się miejsce, to oni będą pretendentem, powiedzmy, do tego, żeby tam przejść, czyli tak, powiedzmy, taki awans z sali jakichś tam lat minionych, czy też z sali disco, z sali dance, przenoszą się na salę klubową. I wielu chłopaków znam takich, którzy właśnie wytrwali ten, powiedzmy, rok, dwa, tu nie ma jakiegoś do tego przepisu na sukces, ale po prostu byli w tym czasie, gdy na sali klubowej się zwolnią miejsce i z racji tego, że oni już byli w tym klubie, no to przeszli na tą salę klubową ich wymarzoną i wtedy dopiero zaczęli prezentować gatunki muzyczne, klimaty takie, które czują i kochają. Dlatego mówię, nie ma reguły, ale 2 na 10 powiedzmy prezentuje muzykę taką, jaką uwielbia, a 8 niestety gra komercyjne klimaty pod ludzi, pod tak zwaną publikę. Nie mówię, że ty będziesz też takim DJ-em, który będzie musiał grać pod publikę, bo to nie o to chodzi, bo to właśnie spełniony DJ jest taki, który prezentuje muzykę taką, którą kocha. Niemniej realia są jakie są, że niestety nie ma miejsc tyle w lokalach czy też na imprezach, żeby każdy mógł prezentować to, co kocha, i niekiedy DJ po prostu tam siedzi, no bo żeby zarabiać, bo musi jakoś się utrzymywać i tak dalej. No i ostatni, piąty mit, no to, że dziewczyny lecą na DJ-a, że ma powodzenie i że to jak kapitan, czy też jak żeglarz, co przystań inna kobieta. Być może tak jest, być może niektórzy DJ-e to tak wykorzystują i tak jest, ale ja ci to powiem, jak to wygląda tak naprawdę od kuchni. Będąc DJ-em, jeśli prowadzisz sam całą noc imprezę, i w mniejszych lokalach jeszcze na dodatek, poza tym, że prowadzisz tą imprezę, masz do obsługi konsoletę, to masz jeszcze pod sobą światła, panel czy też konsoletę kolejną ze światłami i tak sterujesz światłami, miksujesz muzykę, prowadzisz imprezę przez mikrofon, obsługujesz klientelę, która do ciebie przychodzi, także jesteś urobiony po pachy przez całą noc. I powiedz mi tu, kiedy masz czas, żeby, że tak powiem, obracać te dziewczyny, które niby tak lecą na DJ-a. Owszem, sytuacja jest inna, jeśli wpadasz do klubu na godzinnego seta, parach, ciach, po robocie i sobie możesz wtedy się zajmować, co chcesz. Aczkolwiek jak jesteś już, powiedzmy, takim rozpoznawalnym DJ-em, że właśnie jeździsz gościnnie na sety, to też nie jest tak, że sobie grasz secika i później odpoczywasz, bo być może masz kolejny lokal w tą samą noc, być może 2, 3 lokale do obskoczenia i to jest noc na wariackich papierach. Także nie ma tak naprawdę czasu w nocy, podczas której występujesz, żeby zajmować się dziewczynami, żeby je tam, powiedzmy, wyrywać, tak jak niektórzy to mówią, że na DJ-a lecą panienki, no sorry za te teksty, jeśli dziewczyny mnie oglądają na przykład, ale no tak po prostu, z takimi stwierdzeniami się spotkałem i spotykam do tej pory. Aczkolwiek jak niejednokrotnie na przykład imprezę sam prowadziłem do samego końca i powiedzmy jakaś dziewczyna tam mnie zaczepiała, chciała tam, wiesz, się spotkać i tak dalej, to jeśli dochodziło do końca imprezy, gdzie ja już byłem, że tak powiem, wolny, to albo tej dziewczyny już nie było, albo już była w takim stanie, że nie szło się z nią porozumieć. No czasami też dziewczyny tak piją alkohol jak i faceci, no ale takie są po prostu realia i taka jest prawda i to są po prostu mity. Także te 5 mitów, które ci dzisiaj wymieniłem, jeśli ty na ten moment lub w niedalekiej przyszłości się z nimi spotkasz, to wiedz już, jak jest tak naprawdę, jak to wygląda od kuchni i jaka jest prawda. Także nie zawsze to tak jest, jak się ludziom wydaje, lub też jak być może się tobie wydawało do tej pory.
dopóki nie obejrzałeś tego nagrania i takie może miałeś spostrzeżenia, takie miałeś przemyślenia na temat profesji DJ-a. Także niestety tak nie jest, lub też stety, jest troszeczkę inaczej. Dzięki za uwagę, pozdrawiam, cześć!